Szanowni Państwo, witam serdecznie na ostatniej sesji wykładów Szkoły Doktorskiej. To jest okazja, żeby również podziękować Pani Karolinie Bicie za rok fajnej, owocnej pracy i za kuratorowanie fantastycznej serii wykładów. I żeby nie przedłużać, przekazuję mikrofon i w ten sposób Pani Plinta będzie mogła przywitać naszą znakomitą pierwszą wykładowczynię, Panią Karolinę Nowicką. Dziękuję. Witam Państwa. To już ostatni piątek z cyklu naszych wykładów monograficznych. W tym secie zajmiemy się konserwacją i designem. Zaczynamy od wykładu pani Karoliny Nowickiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Brzmi to jak sztuka dawna, ale pani Karolina jak najbardziej zajmuje się zawodowo konserwacją i opieką nad sztuką współczesną. Robi to między innymi lub też przede wszystkim w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie nie tylko opiekuje się kolekcją, ale także współpracuje przy wystawach i ma kontakt z wszystkimi w zasadzie działami tej instytucji, więc wydaje mi się, że to jej doświadczenie będzie ciekawe nie tylko pod takim kątem konserwacji, ale także tego, jak ten dział konserwacji działa w instytucji, a jej tytuł brzmi, jak to zresztą jest napisane tutaj, ochrona niematerialnej idei zamkniętej w bardzo materialnych przedmiotach o konserwacji dzieł sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę tutaj wystąpić. Tak się składa, że dokładnie tydzień temu miałam wykład na Akademii w Warszawie, więc teraz będzie równowaga tutaj. Jeszcze właściwie Toruń mnie tylko powinien zaprosić i bym miała komplet. Zupełnie nieplanowany sposób, ale właściwie chciałam rozpocząć moją prezentację od właśnie wstępu, jak to się wydarzyło, że mimo że specjalizacja, owszem, jak najbardziej jest ze sztuki dawnej, to ostatecznie moja kariera potoczyła się tak, że zaczęłam pracować ze sztuką współczesną. Tutaj chciałam tak troszeczkę nawiązać do takich filmików TikTokowych, jak to się wydarzyło, że właściwie od materiałów takich jak malarstwo na płótnie, na drewnie, zaczęłam pracować z zupełnie nieprzewidywalnymi dziełami sztuki. Tu kilka przykładów. Jak zastanawiałam się, jak opisać tą ścieżkę, to stwierdziłam, że wszystko zaczęło się od jakiejś mojej naturalnej ciekawości. Kiedy szłam na studia, po prostu stwierdziłam, że będzie to ciekawe doświadczenie. I faktycznie takie było. Kiedy przechodziłam przez kolejne pracownie konserwacji, poznawałam tajniki tego, jak dbać o dzieła sztuki malarstwa i tablicowego, i ściennego, i pozłotnictwa, i najróżniejszego. Były to fascynujące tematy, ale im bliżej końca studiów, tym dotarłam do takiego punktu, który może jest znajomy dla wielu konserwatorów, studentów konserwacji. Zaczyna się takie zastanowienie, co właściwie ze sobą zrobić po tych studiach. Zwłaszcza im bliżej obrony pracy magisterskiej, która jest takim pozornie kulminacyjnym momentem, człowiek zaczyna się zastanawiać, co właściwie potem. I w moim przypadku też tak było. I doszło nawet do takiego stanu, że po studiach myślałam, że wręcz z konserwacją się pożegnam. I zaczęłam się zajmować czymś zupełnie innym. Ale ta konserwacja po trochu mnie wzywała z powrotem i ujawniła mi w ten sposób, że dalej jest to coś fascynującego, ale w postaci właśnie sztuki współczesnej.
Dopiero w moim takim kontakcie, zwłaszcza z instytucjonalną pracą, okazało się, że to jest to, w czym czuję się najlepiej. I jak zestawiłam sobie te trzy punkty, to doszłam do wniosku, że właściwie są one bardzo zbliżone do takiego procesu funkcjonowania w ogóle w opiece nad dziełami sztuki. Więc one pozostały ze mną nieodłącznie, ale w trochę innej formie. Pomyślałam sobie, że w kontakcie z dziełem sztuki zawsze na początku jest taka naturalna ciekawość i pomysł, jak rozgryźć takie dane dzieło sztuki, z jakich materiałów ono jest wykonane, co dany artysta chciał nim przekazać, jaka była ta idea, co jest najważniejsze w nim. Później może nastąpić taki etap zwątpienia, w którym rozważa się różne tematy, takie jak co jest najważniejsze, czy ta idea, czy materialność danego dzieła sztuki, które elementy są oryginalne, które można wymienić, czy w ogóle jesteśmy w stanie na tym etapie zakonserwować to dzieło sztuki. I później wchodzi ta fascynująca faza, w której rozgryzamy dane dzieło sztuki i poprzez kontakt z artystą, spadkobiercami, czy też innym podmiotem, który jest właścicielem, przez badania i merytoryczne, i fizyko-chemiczne, kontakt z różnymi specjalistami z dziedzin konserwacji, ale i nie tylko, można dojść do opracowania planu konserwacji i restauracji, bądź też dojść do tego, że w danym momencie właściwie nie jesteśmy w stanie naprawić danego dzieła i może lepiej poczekać, aż technologia pójdzie do przodu na tyle, że będzie to bezpieczniejsze. Ale jak to się przekłada na praktykę taką instytucjonalną? Zawsze są te dwa wymiary, wystawy i kolekcje i pewien obszar wspólny, który łączy ze sobą jedno i drugie. I oczywiście nie istnieje się w próżni. Instytucja to jest struktura, w której ja akurat jestem w dziale zbiorów. Centrum Sztuki Współczesnej nie jest muzeum statutowym, nie mamy działu konserwacji. Nie jest to jedyna instytucja, która funkcjonuje w podobnej strukturze. Zachęta w Warszawie też w zasadzie jest podobna, jeżeli chodzi o status instytucji i też tam konserwator jest w dziale zbiorów. Takimi jednostkami wewnętrznymi, z którymi najczęściej, największy sposób, najintensywniej współpracujemy, to jest oczywiście dział koordynacji, tak u nas się nazywa, dział koordynacji projektów artystycznych, czyli producenci, być może gdzie indziej tak to jest określane, dział techniczny, czyli nasi cudowni montażyści i jeszcze dział inwestycji, w którym ja współpracuję, jeżeli chodzi o budynek i kontrolę klimatu i warunki na galeriach i w magazynach. Ale oczywiście tych podmiotów w przypadku wystaw jest dużo więcej, bo należy stworzyć kompromis pomiędzy wszystkimi punktami interesu, pomiędzy kuratorem, koordynatorem, koordynatorkami. Już może nie będę wszystkich tych form wymieniać, ale każda jednostka ma swoje jakieś własne interesy w tym, które mogą być sprzeczne i na przykład dział edukacji zawsze chciałby, żeby dzieła sztuki były interaktywne i żeby można było je dotykać. Kurator może czasami naciskać na to, by jakieś dzieło sztuki zostało zainstalowane w taki sposób, który być może nie jest najbezpieczniejszy dla niego, albo może być też odwrotnie, może naciskać na to, by zachować daną ideę artysty, która może być z kolei z naszego punktu widzenia niebezpieczna dla innych dzieł na wystawie. Mamy te wszystkie jednostki i tutaj trzeba po prostu znaleźć kompromis i wiedzieć w momentach, gdzie odpuścić, gdzie postawić jakiś nacisk na to, że ma być tak, a nie inaczej.
Oczywiście jesteśmy w ramach instytucji, w ramach budżetów, w ramach zamówień publicznych, więc po prostu pewnych rzeczy czasami nie da się zrobić, nie da się przeskoczyć. Nie da się przeskoczyć warunków budynku, nie da się przeskoczyć tak błahych rzeczy jak otwory drzwiowe. Pracuję w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od połowy 16 roku. W tym czasie miałam okazję pracować przy ponad 30 wystawach. Tutaj kilka plakatów z tych wszystkich wydarzeń, przy których brałam udział. Chciałam rozpisać tutaj w taki prosty sposób, na jakim etapie konserwator bierze udział w wystawach i w jaki sposób. Ten udział w tym momencie u nas w instytucji troszkę ulega modyfikacji. Tak jak wcześniej w 100% zajmowałam się wszystkimi z tych ról, w tym momencie nasz dział ma trochę bardziej rolę opiniotwórczą. To są pewne odgórne decyzje, ale bez względu na to, czy ja się tym zajmuję, czy konserwator zewnętrzny, czy koordynator, na pierwszym etapie przygotowań powinny zostać przygotowane zalecenia konserwatorskie. Szczególnie w przypadkach, gdy pokazujemy prace, które są z kolekcji na wystawie, może być to jakaś wiedza, nie tylko taka podstawowa jak oświetlenie, ale też po prostu informacje wybadane z archiwów, czy też z jakichś informacji pozyskanych od artysty albo innych podmiotów, których na przykład kurator nie wie. Na etapie samej realizacji wystawy mamy takie punkty, gdzie może być udział w odbiorze transportu, może być kurierowanie, wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów, wykonanie raportów stanu zachowania, które są bardzo czasochłonnym zadaniem. To jest sterta raportów w zaledwie jednej wystawy. Wystawy zazwyczaj mają kilkadziesiąt obiektów. I też ze względów instytucjonalnych, ubezpieczenia, każdy obiekt powinien mieć taki raport stanu zachowania. Ponieważ pracujemy ze sztuką współczesną, mamy do czynienia często z obiektami, które przychodzą od prywatnych właścicieli, od kolekcjonerów albo są bezpośrednio od artystów. Więc nie możemy liczyć na to, że pozyskamy te raporty, tak jak w przypadku wypożyczeń z muzeów. Mi bardzo zależy zawsze, żeby takie raporty miały poza podstawowymi informacjami zdjęcie obiektu z każdej strony i oznaczenia, ponieważ to po prostu ułatwia bardzo pracę. Czasami takie duże muzea narodowe po prostu potrafią wstawić jedno zdjęcie albo i żadne, czarno-białe i opis tekstowy z bazy danych, który w przypadku na przykład obiektów przestrzennych zupełnie nie przekłada się na takie życie, kiedy ma się do sprawdzenia kilkadziesiąt obiektów i nagle trzeba się wczytywać, że z tyłu 5 cm od krawędzi jest jakieś uszkodzenie. Tutaj pewna wydajność się przydaje, żeby po prostu wszystko było oznaczone na zdjęciu. Zresztą też tak praktyczny aspekt jest taki, że zdjęcie jest najbardziej obiektywnym obrazem, a słowo może być użyte przeciwko słowu. W przypadku udziału w odbiorze transportu chciałam pokazać taki przykład wystawy Jakuba Juliana Ziółkowskiego, gdzie akurat w zasadzie wyjątkowo w ostatniej chwili postanowiliśmy, że ze względu na bardzo skomplikowany charakter dzieł sztuki, tutaj zdjęcia z montażu wystawy, jak właściwie większość obiektów była na miejscu. Tutaj praca Miękka Kaplica. Ze względu na skomplikowane materiał użyte przez artystów podjęliśmy decyzję, że pojadę do pracowni artysty i będę asystować przy pakowaniu dzieł sztuki. I tutaj ta sama praca w pracowni, notabene pod Krakowem. Tak jak to wyglądało, kiedy tam przyjechałam. I całe szczęście, ponieważ wszystkie właściwie prace składają się z bardzo wielu elementów, które
dzięki temu, że byłam na miejscu, mogłam też po prostu opisywać paczki. To było później niezwykle pomocne w instalowaniu. Tutaj interesujące w przypadku tej miękkiej kaplicy jest to, że nie dość, że na powierzchni było ogromne ilości tkanin i zabawek, to pod spodem była bardzo techniczna konstrukcja, która nazywa się kopułą geodezyjną, czy też kopułą Fullera, skonstruowaną przez, znaczy wykonaną tą konstrukcję konkretnie przez tego pana, który tutaj jest na zdjęciu. Tu na krawędzi kadru jest sam Ziółkowski. I demontowaliśmy to wszystko, żeby tą materialność tych, no zadbać o tą materialną formę obiektów. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie, jak wszystkie te dzieła stały sobie po prostu w pracowni. Ten alter ego artysty na takim stoliczku, można było nawet przesuwać w pracowni swobodnie na kółeczkach. Był to ogromny wysiłek zmieścić te wszystkie dzieła sztuki do jednej dużej ciężarówki i jednej małej. Byłam pełna podziwu dla firmy transportowej, że dała radę. To, no, samo spakowanie to było dzieło sztuki. Wracając do tych punktów, dalej w trakcie wystawy zasadniczo obiekty, które są wypożyczone, nie podlegają takiej możliwości, że bez zgody właściciela możemy w nie ingerować. Więc nawet jeżeli coś się wydarzy, wymaga to zgody właściciela, kim by nie był. Jednak czasami się coś wydarza. Niekoniecznie jest to spowodowane jakąś ingerencją ludzką na wystawie. Bywa tak, że po prostu dane dzieło sztuki zostało skonstruowane z materiałów niestabilnych. Coś odpada i wtedy trzeba to szybko naprawić. Zazwyczaj w bardzo krótkim czasie. Ale jest też taki punkt jak planowa wymiana elementów instalacji. Do tego zaraz przejdę. I oczywiście monitorowanie mikroklimatu we współpracy z wcześniej wspomnianym kierownikiem działu inwestycji. To jest takie bardzo techniczne sprawdzanie tego, czy temperatura, wilgotność na co dzień spełnia wymogi umów i standardów. Przy demontażu później odwracamy rolę. Odebranie na podstawie raportów sprawdza się, czy dzieła sztuki są w takim samym stanie jak przed wystawą, należy zadbać o spakowanie i o transport zwrotny. Tutaj w przypadku chciałam taki może trochę zabawny moment przedstawić a propos wymiany elementów. Kuratorka napisała do mnie blisko 2 tygodnie temu. Ochrona zgłaszała zepsucie się napowietrzacza w akwarium w instalacji X na wystawie Y. Nieistotne, co to była za instalacja. Karolina, mogłabyś proszę sprawdzić, czy imbir w akwarium nie zgnił już zupełnie przez brak tlenu i nie wymaga wymiany? Moja odpowiedź. Obsługą instalacji zajmuje się Anka, to inna osoba. Nie znam wytycznych dotyczących imbiru. Mogę pójść i zajrzeć do niego, ale nie wiem, jak ocenić stopień jego zgnicia i używalności. Odpowiedź jednej z koordynatorek była taka. Imbir do wymiany, z tego co mówi Anka. Musimy kupić nowy i świeży. I takie przypadki zdarzają się dość często. Nawet kiedyś w Bunkrze Sztuki na wystawie był bochenek chleba, który trzeba było sobie ukroić i zjeść dla odważnych. Więc to też jest jakiś element, gdzie ta idea artystyczna przekłada się na bardzo fizyczne przedmioty, które trzeba wymieniać i pilnować tego. Jest to jakoś tam czasochłonne. Chciałabym teraz przejść do kolekcji, ponieważ to jest w tym momencie dużo bliższy mi temat. Centrum Sztuki Współczesnej jest bardzo interesującą instytucją, ponieważ pierwsze, znajduje się w budynku, który teoretycznie jest historyczny, ale w praktyce prawie w 100% został odbudowany. Po wojnie podjęto decyzję po wielu latach o jego zburzeniu
i chyba w latach 70. został odbudowany. Przez długie lata władza PRL-u nie mogła się zdecydować, co będzie w tym budynku. Czy jakaś instytucja publiczna, siedziba partii, najróżniejsze dyskusje były na ten temat. I ostatecznie w 1985 roku oficjalnie Centrum Sztuki Współczesnej zostało otwarte. Jednak sam budynek, jak widać, był daleki od obecnych standardów galeryjnych. Kiedy na przełomie lat 80. i 90. Wojciech Krukowski przejmował instytucję i rozpoczął tam swój rewolucyjny program, ten surowy stan był w sumie dla wielu artystów bardzo atrakcyjny. Dzięki jemu świetnym kontaktom międzynarodowym bardzo wiele artystów z zagranicy decydowało się po kosztach na nie tylko realizowanie wystaw tutaj u nas w Polsce, ale i też przekazywanie dzieł do kolekcji. Mimo że z takich współczesnej perspektywy, no to te standardy były daleko odbiegające od jakiegoś bezpieczeństwa. Ta formuła działa przez praktycznie większość lat 90. W pewnym momencie już musieliśmy nadgonić te standardy, ale konsekwencją tego, w jakich latach i w jakich warunkach tworzyły się tutaj te zalążki instytucji i kolekcji, mamy do dzisiaj, ponieważ nie było opieki konserwatorskiej. Właściwie wszystko się działo bardzo spontanicznie przez te wszystkie lata. I dzieła sztuki, które były podarowywane czy też zakupywane z bardzo małych środków dostępnych instytucji, znajdowały się w budynku instytucji, ale nie były ani opracowywane, ani w profesjonalny sposób spakowane, ani nikt o nie nie dbał w taki sensie, żeby móc zachować, nawet formalnie właściwie to nie było dopięte, ale tak z mojej perspektywy osobistej nikt nie dbał o to, by profesjonalnie zadbać o udokumentowanie instrukcji montażu, instrukcji tego, co artysta pozwala, żeby w danym dziele sztuki wymienić, czego nie. Pewne prace po prostu przez bieg lat pewne elementy zostały zagubione gdzieś. I te braki w dokumentacji, no, z tym borykam się właściwie do dzisiaj. To jest bardzo czasochłonny proces, w którym ja jako jedyna etatowa konserwatorka się nie byłam w stanie, mimo prawie 7 lat pracy, tylko czubek góry lodowej dotknęłam. W wcześniejszych latach były współprace z konserwatorami, ale one w największym stopniu były tylko jak coś się wydarzało. Opracowywanie dokumentacji zaczęło się dziać jeszcze przed moim zatrudnieniem, ale no to był jakiś ułamek tylko. W dalszym ciągu dużo prac wymaga przepakowania. Oczywiście nie da się tego zrobić na raz. No i także niestety przeprowadzania konserwacji i restauracji to też jest konieczne. No i tutaj te przeprowadzanie konserwacji zarówno polega na przywróceniu materialnej strony, jak i też zbadaniu, jaka była ta intencja artysty, czy koniecznie musimy się trzymać tego, czy dane materiały, które mamy jeszcze, należy zachować, czy nie. I teraz przejdę już do konkretnych przykładów. To jest praca, która akurat to jest moje marzenie od lat, żeby przeprowadzić konserwację. Osobiście na pewno nie dam rady, ale przynajmniej zaczęłam już. To są dwie rzeźby Marka Chlandy, Dobranoc 3 i Dobranoc 2, które nawet przez pewien czas były uznawane za zaginione. Zdjęcia, które widać na slajdzie, są z wystawy Dobranoc w Centrum Sztuki Współczesnej. I to, co bardzo szybko zauważyłam, jak badałam pracę, to, że mamy większość elementów, ale nie wszystkie. Nie mamy, nie mieliśmy i nie wiedzieliśmy, czym są te białe promienie.
I tutaj też taki drugi. Ale żeby się dowiedzieć, udało mi się skontaktować z artystą. I okazało się, że są to dudki od pawich piór. I też ciekawy jest sam opis tutaj tego, jak je należy łączyć. Mając kilkanaście piór, po odcięciu tak zwanych chorągiewek, po obcięciu skalpelem dolnej części każdego pióra, wkładałem witki jedna w drugą, dobierając ich sprężystość. Długość, w jakimś sensie wytrzymałość. W opisie brzmi to kiepsko, ale ręczę, że podczas operacji manualnej dość szybko rozpozna pani, w czym rzecz. Mnie te pawie pióra wpadły w oczy i ręce podczas pracy nad spektaklem Dobranoc. Ważne w tym mailu dla mnie jest też to, co na końcu Marek Landa napisał, że nie bardzo należy się przywiązywać do ideału stanu pierwotnego. Jak powiedziałam, ta praca jest dopiero w trakcie przygotowywań do konserwacji. Tam będziemy musieli jeszcze też całe te konstrukcje oczyścić i jakoś zabezpieczyć, ale to, co już zrobiłam, to, że znalazłam w internecie i kupiłam duże ilości tych materiałów do stworzenia ponownie promienia. I co ciekawe, da się je kupić też bez tych zielonych, pięknych części pióra, które i tak bym musiała odciąć. Chyba ma to zastosowanie dla wędkarzy. I nie jest to jedyna okazja, w której konserwacja gdzieś tam korzysta z tego, że inne dziedziny potrzebują danych materiałów. Zupełnie innym przykładem była problematyka rzeźb Jadwigi Sawickiej z kolekcji naszej pod tytułem Biustonosz, niebieska bluzka, spodnie. Tutaj naturalne starzenie materiału i też może niekoniecznie najlepsze warunki przechowywania spowodowały, że szczególnie biustonosz popękał. I tutaj znowu mam fragment maila z Jadwigą Sawicką, która wskazała, że uzupełnianie spękań wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Też powiedziałam tutaj, że plastelina jest produkcji Astry z Przemyśla. Ta firma istnieje w dalszym ciągu. Dość zabawny był mój moment, kiedy stałam w sklepie plastycznym i próbowałam wybrać zestaw plasteliny firmy Astra i okazało się, że akurat te kolory różowego był w takim największym zestawie, który no, musiałam akurat zakupić, żeby mieć te kolory. Samą konserwację nie ja akurat przeprowadziłam, to było zlecone komuś na zewnątrz, ale tu jeszcze cofnę się, udało się uzupełnić te spękania. Tak jakby praca wyglądała. Nie próbowaliśmy w żaden sposób łączyć tych rozwarstwień. To były tak grube bloki plasteliny, które ważyły kilka kilogramów, to raczej nic by to nie dało, lepiej było to uzupełnić. Podobnie jak uzupełnia się spękania drewnianych rzeźb, gdzie się wstawia już kliny. Czasami to akurat w przypadku drewnianych rzeźb skutkuje deformacją, jeżeli spękanie idzie na przykład przez środek twarzy, wtedy proporcje się zaburzają. Tutaj na szczęście ta forma akurat nie ucierpiała tak bardzo, a ważne to, że stała się spójna. Problemem z plasteliną było też oczyszczanie. Jest to oczywiście materiał, do którego przylega dużo kurzu. I w przeszłości, kiedy one były pokazywane bez zabezpieczenia, niestety doszło do takiego zabrudzenia. To akurat moja stażystka włoska Fabiola Rocco czyściła spodnie. Co ciekawe, kiedy próbowałyśmy znaleźć jakieś artykuły dotyczące konserwacji plasteliny, to ona potwierdziła moje odkrycia z poprzednich lat, że w literaturze mało jest takich źródeł. W polskiej jest
może kilka artykułów udało mi się znaleźć wcześniej. A jeżeli chodzi o angielską, to tutaj był taki problem, że plastylina nie ma takiego ewidentnego tłumaczenia na język angielski. I kiedy szuka się odpowiedników, to to, co dla nas jest oczywiste, po angielsku może znaczyć też coś, co my widzimy jako modelinę, czyli jakiś materiał, który jest utwardzany czy tam pod wpływem temperatury. Może być też to taka masa modelarska, która z kolei twardnieje pod wpływem kontaktu z powietrzem. Dla nas jest to oczywiste, że plastelina jest tym tłustym materiałem, który no, pod wpływem temperatury się topi. I to, na co wpadła w swoich poszukiwaniach Fabiola, było artykuł o rzeźbach zupełnie, wykonanych z zupełnie innego materiału, ze szminki. Ale znalazła ona analogię w tym, w charakterystyce materiału i w tym, że właściwie do plastyliny tej przez nas rozumianej i w szmince mamy do czynienia z materiałem plastycznym i takim, który bardzo chłonie zabrudzenia z okolicy. No i stwierdziliśmy, że to jest no, fajna analogia. Tutaj akurat oni przy oczyszczaniu tych rzeźb w artykule mówili, polecali gumkę chlebową na przykład jako coś łapiącego. To też nie jest jakieś odkrycie, że można próbować taśmą klejącą łapać zanieczyszczenia, bo to nie zostawia później tego kleju właściwie na powierzchni. Zupełnie inna instalacja już taka z elementami multimedialnymi Izabeli Gustowskiej, która jest depozytem miasta stołecznego Warszawy. Tutaj dla ułatwienia sobie pracy, ja to zdjęcie po prostu wyedytowałam, kiedy przystępowałyśmy do konserwacji tego, żeby było widać. Tego typu instalacji Izabela Gustowska wykonała bardzo dużo i one miały, to zdjęcie pochodzi z wystawy w CSW, no i musiało być rozjaśnione, ponieważ po prostu wszystkie te zdjęcia były ciemne, po prostu żeby projekcje były widoczne. Jest to instalacja, która jest swoistym ruchomym ekranem, gdzie konstrukcja jest z metalu. Po bokach naszej konkretnie są dwa małe kineskopy i jeszcze jest jedna projekcja, która jest wyświetlana na tą owalną powierzchnię. Cały ekran jest ruchomy. No i tutaj mieliśmy kilka różnych problemów, w tym by żeby przekazywać tą intencję artystyczną, trzeba było zadbać o stronę materialną. Tak wyglądała ta część górna w momencie, kiedy znowu Fabiola przystępowała do konserwacji. Takim pierwszym problemem, który się rzucał w oczy, to było zabrudzenie powierzchniowe, ale to my, konserwatorzy, na ogół jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym. Innego typu problemem było to, co się zadziało naokoło kineskopów. Kiedyś w pewnym momencie ktoś dodał takie obudowy z plexi, które były bardzo zabrudzone, popękane, w ogóle nadpalone. Podejrzewam, że wynikało to z jakichś pomysłów na temat kwestii bezpieczeństwa. Taki kineskop z telewizora, który jest na zewnątrz, ma bardzo wysokie napięcie, czy jest to wysokie napięcie. Jeżeli ktoś by dotknął takiej instalacji, to po prostu mógłby zostać boleśnie kopnięty przez prąd. Więc pewnie to zostało zabezpieczone, ale to, co tutaj jeszcze widać, to to, że te kineskopy zostały zamocowane właściwie czym popadnie. Tutaj były jakieś kawałki taśmy klejącej. Ten tutaj wydaje mi się, że był po prostu umieszczony pomiędzy tym układem scalonym a kloszem, wisiał sobie. Jeden z tych kineskopów był też uszkodzony, więc tych problemów mieliśmy dużo. Silnik, który poruszał ekranem, nie działał. Na metalowych elementach była korozja.
I no, ja tutaj pełniłam w tym projekcie funkcję taką bardziej koordynacyjną i kontrolowałam zamówienia pewnych elementów, które musieliśmy zrealizować zewnętrznie. Fabiola realizowała samą konserwację i oczywiście mieliśmy ogromne wsparcie w postaci działu technicznego, specjalisty od audio-wideo. W tym przypadku też udało się skontaktować z artystką, która na moje pytania odpowiedziała, że oczywiście pewne niedziałające elementy należy wymontować. I tutaj też podkreśliłam może taką pochlebną dla mnie uwagę na koniec, że artystka dziękuję za tak fachową naprawę i szacunek, i z szacunkiem, że ja myślę z szacunkiem o tym, co można zmienić, a co nie. Było to dla nas bardzo istotne, faktycznie, co możemy tutaj zmienić, ponieważ cały ten to zamieszanie, które tutaj zostało stworzone, nie mogło tak pozostać. Chcieliśmy, żeby te kineskopy były bardziej bezpiecznie zamontowane i możliwie blisko do tego, jak wyglądała ta instalacja bez tych kloszy, ale zarazem nie mogliśmy tego zostawić tak, że to byłoby przymocowane jakoś sznurkiem czy czymś, ponieważ jest to instalacja, która jest w ruchu. Więc wpadliśmy na pomysł. Tutaj jeszcze jeden z kineskopów nie działał. Na szczęście mieliśmy trzeci, który artystka kiedyś przekazała. Więc tutaj to była prosta odpowiedź, że nie musieliśmy szukać akurat tego elementu do wymiany. Po prostu wykorzystaliśmy ten, który mieliśmy. Ale jeżeli chodzi o samo zamocowanie nowe tego kineskopu, to zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, żeby zamówić na wymiar coś w stylu oprawy z plexi, która zostałaby wmontowana w takie obejmy, które trzymały układ scalony od tego telewizora. Trzeba pamiętać, że ten kineskop i układ scalony, no to jest po prostu wnętrze telewizora małego, czarno-białego. Więc wykonaliśmy taki stelaż, który wszedł w te dwie obejmy. Sam układ scalony, zamiast być wsunięty w nie, po prostu został przywiercony. A ta górna powierzchnia składa się z takich szczęk i takiego drugiego elementu, który przytrzymuje, tak żeby to stabilizować. Ale jednocześnie pozwalał nam wysunąć te kineskopy dużo wyżej niż w tym wariancie po tutaj, gdzie on się obniżył. Tutaj wysokość próbowaliśmy ustalić zgodnie z tym, jak było na tych zdjęciach z wystawy. Bo często odnoszę się do pierwszej wystawy, którą udaje mi się znaleźć. Znowu, materiał wizualny jest najlepszy i zakładam, że coś, co było instalowane dawno temu pod nadzorem artysty, jest najlepszym wyznacznikiem poza jakimś przekazem, takim jak jakimś ustnym czy mailowym. Mieliśmy tutaj pewne wątpliwości co do tego, czy będzie to rażąca ingerencja wizualnie. Artystka się zgodziła na to. Stwierdziliśmy, że wydaje nam się, że był to sukces. I zaraz jeszcze pokażę, czemu też był to sukces, ale jeszcze zanim przejdę do ostatniego slajdu dotyczącego tej pracy, oczywiście oczyszczanie tutaj było oddzielnym tematem, tak, żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, ale użyliśmy agarów, to jest jako sztywnego żelu, gdzie po prostu płaty wylanego takiej galaretki swoistej były kładzone na tym szkle akrylowym i po podniesieniu to odchodziło razem z zabrudzeniami. Dzięki temu uniknęliśmy dodatkowego mechanicznego oczyszczania, które by spowodowało nadmierne rysowanie powierzchni. Problemem też był silnik, który porusza całym tym ekranem. Jest to silnik od wycieraczek samochodowych.
Legenda głosiła, że jest to silnik z malucha. Mechanik, który nam ten silnik naprawiał, twierdzi, że nie. Nie jestem kompetentna, aby potwierdzić bądź zaprzeczyć. Na szczęście ten mechanik naprawił ten silniczek, ponieważ nie wyobrażam sobie procesu pozyskiwania nowego, a będzie to kiedyś kogoś czekało, bo na pewno ten silnik przestanie działać. Jeszcze metalowa konstrukcja została też zabezpieczona. Część rdzy została usunięta, ale zgodnie z intencją artystki, tylko tak delikatnie. Tutaj mamy filmik, jak... jeszcze proszę sobie wyobrazić, że to wszystko się działo, właściwie ten proces konserwacji w środku lockdownu w 2020 roku, kiedy w zamku prawie nie było nikogo, wszystko było pozamykane, a myśmy wbrew właściwie jakiejkolwiek logice, zgodnie z umową, którą podpisaliśmy z Fabiolą, próbowała na czas dokończyć konserwacji. Tutaj ilość osób, która nam pomogła z działu technicznego, na przykład kolega z administracji zabrał ten silnik do jakiegoś znajomego mechanika, żeby naprawić. Trzech elektryków się zastanawiało, jak to z powrotem połączyć. I tu ten moment, który przed chwilą był, tego przechyłu, był najlepszym wyznacznikiem tego, jak ta konstrukcja, którą zamontowaliśmy, się sprawdziła. Te kineskopy ani nie drgnęły. I teraz moim marzeniem jest to, by zobaczyć tą pracę z powrotem na wystawie, już z kompletem projekcji, bo tam oczywiście na tych bocznych kineskopach się wyświetlają widoki, taki jakby zaćmienia. I tak. Ten punkt wspólny, o którym wcześniej mówiłam, czyli wystawy i kolekcja, to mogą być wystawy kolekcji bądź dzieła sztuki z kolekcji na wystawach. Chciałabym zacząć od przykładów wystawy Kolekcja Wyborów, którą otworzyliśmy na początku 2021 roku. Ponieważ znowu były to okoliczności lockdownu, to ta wystawa została opracowana w formie spaceru 3D, który dalej jest dostępny na stronie i bardzo zachęcam, żeby go sprawdzić, ponieważ ta wystawa była bardzo piękna wizualnie. Tutaj kuratorki działały kolorami oświetlenia, które czasami w moim odczuciu mogły ingerować nawet w intencje artysty. Było to no, niewątpliwie piękne, jak to wszystko wyglądało. Tutaj fragment tego spaceru. I przed chwilą na tym wirtualnym oprowadzaniu minęliśmy pracę Marka Kijewskiego, Krzemień z Syberii. I tutaj w liście materiałów zaznaczyłam to, co artysta podaje jako użyte, w cudzysłów, ponieważ w moim odczuciu przynajmniej jest to pewna gra artysty z widzem. I tutaj ta materialność nabiera zupełnie nowej jeszcze warstwy, ponieważ artysta nie mówi do końca prawdy, kiedy wymienia te materiały. Też używa tutaj takich sformułowań, które my byśmy w takiej nomenklaturze inwentaryzacyjnej nie użyli, bo szkło sodowe i argon to jest po prostu neon. Ale wymienia on tutaj takie dwa grzyby, Amanita muscaria i Psilocybe polonica. I sugeruje, że w tym górnym elemencie, przez nas pieszczotliwie nazywanym grzybkiem, mamy do czynienia z kapeluszami grzybów. I to jest po części prawda, ale tylko po części, ponieważ te brązowe elementy faktycznie są grzybami, ale te czerwone z daleka mogą się wydawać, że są kapeluszami muchomorów, a tak naprawdę są to podkładki pod kufle czy szklanki, które zostały pomalowane na czerwono. I
Dla mnie jest to fascynujące, ponieważ jako konserwatorka mam możliwość z tak bliska obejrzeć te dzieła sztuki, że jestem w stanie wniknąć w to. Jak sprawdzałam nazwy tych grzybów, to okazało się, że tak naprawdę jedna z nich jest zmyślona. Więc jest to taka warstwa merytoryczna danego dzieła sztuki, która może nawet większość ludzi nie wyłapie. Musieliby wejść gdzieś w głąb. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że sama ta konstrukcja, ta powierzchnia zewnętrzna grzyba, to są pióra, które zostały zanurzone w jakiejś żywicy syntetycznej. Jeżeli chodzi o neony, to też tutaj przykład pokazania tej instalacji na wystawie w 1995 roku, na wystawie Positive w Centrum Sztuki Współczesnej. I niestety na wystawie Schizma montaż był karygodny absolutnie. I później ta instalacja jeszcze uległa uszkodzeniu. I jak przygotowywaliśmy ją na wystawę Kolekcja Wyborów, okazało się, że część z tych neonów jest stłuczona. Tutaj na całe szczęście firma neonowa, z którą współpracujemy, oni mi przekazywali, że jest problem z ogólnie dostępem i zmianą technologii neonowych przez te wszystkie lata. Rurki, które są dostępne tak w hurtowniach szklarskich, są o mniejszej średnicy. I tutaj inna rzecz, która się zmieniła, to też to, że te starsze rurki miały proszek nanoszony na powierzchnię przez szklarza, a w tym momencie są nanoszone fabrycznie. Tu na szczęście szklarz, naprawiając te neony, gdyby miał wykonać je od nowa, to one by wyglądały inaczej i w najgorszym wypadku byłyby też węższe pewnie. No i oczywiście to jest robota taka manualna, rzemieślnicza, więc taki neon ponownie wykonany nigdy nie będzie identyczny. Tutaj na szczęście ten szklarz zgodził się zrobić przy naprawie coś, co bezpośrednio zagraża jego życiu, czyli dodał elektrony stłuczone na końcach tych uszkodzonych neonów i dzięki temu cała większość tej formy została uratowana. No on wdychając powietrze mógł wciągnąć trochę tych substancji, które są w środku, więc mógł się normalnie nie zgodzić na to, ale na szczęście tutaj, no, na szczęście dla dzieła sztuki to zostało wykonane. Może dla nieszczęścia na BHP, ale to firma zewnętrzna, więc i decyzja indywidualna danego szklarza. Zupełnie innym przykładem, choć też mającym w sobie wymianę kineskopów, była konserwacja pracy Zbigniewa Libery Kaczka. Ta i druga praca artysty była przygotowywana na wystawę Big Van der Poel w 2019 roku. I tutaj doszło do spotkania z Zbigniewem Liberą. Też na zdjęciu jest kuratorka wystawy i nasz specjalista od audio-wideo, który jest człowiekiem na wagę złota. Takich ludzi teraz już nie szkoli się. Zamknięto wszystkie licea, właśnie szkoły zawodowe, które uczyły przyszłych techników takich instalacji audio-wideo. W tym momencie nowe pokolenie może się uczyć zapewne głównie albo od takich osób, które potrafią, albo z YouTube'a. Więc doszło do spotkania ze Zbigniewem Liberą i podczas tego spotkania doszło do bardzo ciekawego tutaj odkrycia, bo w środku tej kaczki znajdował się, od kiedy pamiętam, od kiedy pracuję w zamku, mały telewizorek, który był sprawny, ale nie był spójny z inną instalacją, Kąpielowicz, o której też za chwilę powiem. I Zbigniew Libera wyjaśnił mi właściwie, uzupełnił część historii do elementów, które kiedyś mi pokazał ten technik nasz, Krzysiek Klusek. Pokazał mi, że ma u siebie
taki kineskop i starą obudowę od telewizora, a także pudełko, i to wszystko było w pudełku z niemieckimi określeniami. I nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to się ma do tej instalacji kaczka, ale Zbigniew Libera nam to naświetlił. Po prostu ta praca została wiele lat temu wypożyczona na wystawę do Niemiec. I tam, w Niemczech, ten kineskop przestał działać. I żeby móc pokazać tę pracę, artysta wstawił do środka, w Niemczech, telewizor, dlatego to opakowanie, które do tamtego czasu, kiedy konserwowaliśmy tę pracę, znajdowało się w środku. Ale de facto ta instalacja nie była zgodna z intencją tej instalacji. W środku powinien być tylko sam kineskop. W podobny sposób jak wspomniany przed chwilą Kąpielowicz, gdzie cała część, ta istotna telewizora była na zewnątrz, a w tej części rzeźby była tylko wmontowana ta część lampy kineskopowej z przedłużeniem, znowu wysokie napięcie. No i mieliśmy taką możliwość, bardzo nam zależało na tym, żeby pracy przywrócić to część, tą intencję artystyczną, więc dokonaliśmy tego wysiłku znalezienia dawcy części, czyli znaleźć sprawny, mały telewizor czarno-biały. Przekazaliśmy go do takiego zewnętrznego technika, który był w stanie zrobić przedłużenie pomiędzy tym kineskopem a samymi bebechami telewizora, które muszą być na zewnątrz. Podobno jest to bardzo trudne, mało kto to potrafi. I im dłuższe to przedłużenie, ten przewód, tym ciężej jest utrzymać to wysokie napięcie, które tam przebiega pomiędzy lampą a telewizorem. Udało się to zrobić. Jeszcze staraliśmy się kupić na początku telewizorek, który byłby najbardziej zbliżony do takiego. Oczywiście to rynek wtórny, to nikogo oczywiście to nie zaskoczy, że te telewizory nie są już produkowane. Kupiliśmy podobny. Oszukano nas, okazało się że na miejscu dopiero, że lampa kineskopowa była przepalona, a nagranie, które miało udowadniać, że telewizor był sprawny, pewnie wykonano przy zgaszonym świetle. Więc kupiliśmy inny, kolejny telewizor. Artysta się zgodził na taki, choć ma już on taką formę bardziej futurystyczną. No i tak, instalacja została przywrócona. Tutaj oczywiście ciężko jest nagrać obraz taki kineskopowy zwykłym aparatem, ale tam w środku jest widoczny taki po prostu jakby ślad kropli, znaczy nie jakby, no jest to po prostu takie drobne fale, jak woda wpadająca, kropla dotykająca powierzchni wody. A jeżeli chodzi o Kąpielowicza, to tutaj na szczęście kineskop jest sprawny na razie. Też miał być pokazywany i był pokazywany na wystawie Big Van Der Pol. Tutaj również musieliśmy wykonać pewne zabiegi, ale innego typu. Tutaj znowu jako ciekawostka, z tą instalacją już nierozerwalnie jest związany odtwarzacz wideo. Oryginalnie nagranie pokazywane na telewizory było grane z kasety VHS, ale ze względów technicznych tego się już teraz nie robi, czy ktoś musiałby ciągle tą kasetę przekładać. Nie wpływa to na sam obraz, ale wideo musi być, ponieważ jest to jedyna możliwość, by połączyć jakikolwiek inny odtwarzacz, czy by to było DVD, czy odtwarzacz MP4, z tymi wnętrznościami telewizora. Więc ten odtwarzacz VHS musi tutaj być po prostu fizycznie. Nie da się go wyeliminować. Choć w przypadku kaczki nie było to konieczne, bo tam już to połączenie. Telewizorek jest po prostu nowszy, więc można się podłączyć bezpośrednio nim do odtwarzacza DVD. To są takie prozaiczne przyczyny tego, no kasety nie będziemy wymieniać, nagranie na DVD można zapętlić, więc to po prostu łatwiej jest
ten sposób wykonać. Innym tematem związanym z Kąpielowiczem było to, że artyście bardzo zależało na tym, by praca była w takiej pozycji, by ten ekran był do góry. Twierdził, że sama konstrukcja gwarantuje stabilność. Ja wiedziałam, że nie mamy takiej pewności, poza tym musimy też zapewnić bezpieczeństwo i pracy, i zwiedzającym. W przeszłości ta praca różnie w efekcie była pokazywana. Tutaj jest zdjęcie z wystawy kolekcji 2, gdzie jest to montaż albo naprawa. Tutaj artysta jest widoczny na zdjęciu. Nie jestem pewna, jaki to jest etap. Tutaj jest jeszcze kurator. Na wystawie kolekcja 4 na początku mamy prawidłowo umieszczono Kąpielowicza z kineskopem do góry, ale niestety później w momencie widać się przewrócił i nikt, ponieważ nie było nikogo, kto by pilnował tego i wiedział, że trzeba tego pilnować, no to niestety tak sobie leżał ten biedny Kąpielowicz. No tutaj oczywiście było dla nas bardzo ważne, żeby postąpić tak, jak artysta chciał, więc żeby zapewnić tą stabilność, wykonaliśmy po prostu taki mały krzyżak z pleksji, który uznaliśmy, że nie będzie widoczny, a podpierał tak na zapas tą instalację. Artysta twierdził, że jeżeli ja skręcę te wszystkie elementy, a wiele śrub było luźnych, to wtedy ona będzie wystarczająco stabilna, ale nie chciałam tego ryzykować. A skręcić je musiałam tak czy siak, ponieważ na etapie przygotowań wiedzieliśmy, że po prostu praca jest tak brudna, że nie możemy jej tak pokazać. Więc każdy z tych segmentów rozkręcałam i czyściłam od środka i od zewnątrz. Tutaj też nie miałam zbyt wielu możliwości materiałowych, ponieważ szkło akrylowe jest wrażliwe na wszystkie rozpuszczalniki. Tutaj ostatecznie się okazało, że po prostu wodą te zabrudzenia schodziły. No i tu też proszę zobaczyć, jaka różnica była pomiędzy tym zabrudzeniem. No też uzupełniłam brakujące śruby, żeby faktycznie możliwie usztywnić tą konstrukcję, jak się dało. Tu też był taki problem, że część tych gumowych, czarnych elementów, które łączą segmenty, one popękały i nie chciałam ich wymieniać. Wolałam tutaj zostawić to, jak oryginalne one były. I de facto za sprawą osoby, która tutaj siedzi na sali, która mi poradziła, wpadliśmy na pomysł, że żeby ustabilizować połączenia, wycięłam takie paski z folii, które byłyby niewidoczne i dzięki temu zachowaliśmy oryginalną materię tej pracy, a ustabilizowaliśmy konstrukcję. No i obie prace, zarówno Kaczka, jak i Kąpielowicz, znalazły się na wystawie Big Van der Pol w bliskiej odległości od siebie, były sprawne i ładnie wyglądały. Tu widok z wystawy i też jeden plakat, który był bardzo dobrze odzwierciedlał też nastroje nasze w 19 roku, kiedy czekały nas różne zmiany w zamku. I tak, i na tym chciałam zakończyć też taką klamrą, ponieważ to zdjęcie Kąpielowicza, takie brudne, było użyte w wydarzeniu na Facebooku. I tu jeszcze plakat z wystawy Big Van der Pol. Podtytuł tej wystawy to było o wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku. To było nawiązanie do tekstu Laurensa Weinera, który figurował na fasadzie zamku od 96 do 12 roku. O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku. I zawsze tak myślę, że to są najlepsze określenia dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, bo tam się tak dużo działo, tak wiele ważnych wydarzeń, tak dużo ciekawych dzieł sztuki się w nim znajduje, że nie starczy czasu, by opowiedzieć o wszystkim. Dziękuję.
Dzięki wielkie, Karolina. No i zapraszam do dyskusji. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Jak na przykład trafia do kolekcji praca, teraz wiem, że są jakieś tam papiery, które artysta uzupełnia, czy też jak żyjący artysta czy artystka też można się zgłosić, a co jest, jak jest specyficzna instalacja, praca i trzeba przeprowadzić na przykład, jest jakaś usterka czy coś, czy przeprowadzić jakąś renowację, to co się dzieje się wtedy, czy jak nie możecie zapytać o pewny materiał czy wykonanie? Oczywiście staramy się sięgać do wszystkich możliwych źródeł, które istnieją. No, wiadomo, że artyści nie będą żyli z nami wiecznie. Jest w sumie wiele możliwości. Mogą to być spadkobiercy. Niejednokrotnie rodzina brała aktywny udział w jaki sposób w tworzeniu prac. Mogą być notatki artysty. No i te zdjęcia archiwalne. Tutaj bardzo dużo można wywnioskować, ale czasami, myślę, że czasami nie znajdziemy odpowiedzi na wszystko. Po prostu pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Choć na etapie akwizycji pracy do kolekcji to jest wyjątkowo ważny moment, bo trzeba podjąć decyzję, czy faktycznie jesteśmy w stanie nabyć to dzieło i czy chcemy je nabyć, bo jeżeli nabędziemy je w formie kompletnej, niekompletnej, a też jesteśmy instytucją publiczną, CSW podlega pod Ministerstwo Kultury i wnioski, z których dostajemy, dotacje, z których kupujemy dzieła sztuki, to są pieniądze publiczne. Więc one muszą być też wydatkowane w sposób racjonalny. Może się zdarzyć taka sytuacja, że jeżeli nie jesteśmy w stanie opracować dokumentacji danej pracy, mogłaby być podjęta decyzja, że ona nie powinna się znaleźć w takiej kolekcji wtedy. Bo może też być po prostu w jakiś sposób, może to okrutne słowo, ale bezużyteczne, bo jeżeli praca jest niekompletna, to jak ją później pokazywać? Ale no nie musi do tego dojść. Naprawdę bardzo wiele rzeczy da się wybadać i jakoś wywnioskować z materiałów archiwalnych i wypowiedzi osób. Nie wiem, czy... Dzięki. Ja chciałam zapytać się o performance i na przykład o pozostałości po działaniach performatywnych, czy też jakby to podlega konserwacji, czy też przechowywane, jakby na jakich zasadach właśnie traktuje się takie rekwizyty, czy elementy scenografii, czy kostiumu? Nie mam osobiście doświadczeń z nabyciem takiej pracy do naszej kolekcji i wydaje mi się, że też performance'u jako performance'u, nie nagrania performance'u nie mamy w kolekcji. Ale znam takie przypadki, że inne instytucje na przykład nabyły od artysty performance jako dzieło sztuki wraz z obowiązkiem odtwarzania go. Mogłoby dojść też do takiej sytuacji, tylko to wszystko musi być prawnie ustalone, że na przykład performance jako pewien scenariusz mógłby być na przykład odtworzony przez inną osobę i nagrany, ale to myślę, że to są przypadki bardzo, bardzo indywidualne, co jest możliwe, bo pewni artyści pewnie mogą też mieć takie podejście, że performance wydarzył się raz i nawet nagrania to już jest coś, co w zasadzie są dla nich nieakceptowalne. Też czytałam kiedyś o takim przypadku, że był artysta, który nie pozwalał nikomu nagrywać performance'u. I jeżeli ktoś wykonał jakieś zdjęcia, to w zasadzie już postępował niezgodnie z intencją artysty. To może być bardzo jakaś cienka granica tego, co jest akceptowalne i dopuszczalne. Ale takich konkretnych przypadków u nas no, nie ma. Oczywiście same performance'y się wydarzają, są organizowane, są rejestrowane, ale to są jako wydarzenia. Nie mamy takiego dzieła sztuki z numerem inwentarzowym w kolekcji. Odpowiedź na pytanie o performance wyprzedziła częściowo moje pytanie, ale
bo ono dotyczy takiego elementu prawniczego, powiedzmy. Domyślam się, że artyści, którzy sprzedają dzieła sztuki, sprzedają je na jakiejś zasadzie jakiejś umowy licencyjnej i z przebiegu zabiegów konserwatorskich, o których pani mówi, wynika z jednej strony, że jest to czasami dosyć duży fan, czasami wyzwanie, jest to jakaś przygoda bardzo fajna, dziękuję za tę historię, ale też wygląda na to, że często te zabiegi mają taki charakter transformacyjny. Mhm. I pytanie, mam dwa pytania. Pierwsze to jest, czy umowy licencyjne uwzględniają takie prawo, bo ono graniczy z prawem do remiksu tak naprawdę, czy do jakiejś takiej transformacji. A drugie pytanie to nie jest związane z tym aspektem, tylko inspirowane tą historią o plastelinie, która musi być konkretnej firmy. I chciałbym, żeby pani skomentowała, jeśli mogę o to prosić, taki aspekt spłycenia perspektywy, bo permanencja, czy taka długoterminowość zabiegu coś innego znaczy w obliczu wyzwań technologicznych malarstwa olejnego, gdzie masz pigment i olej, nie wiem, pewnie lniany albo inny. To są materiały dostępne tak długo, jak będziemy mieć glebę, z której będzie, na której będzie można sadzić len. A tutaj się okazuje, że mamy wręcz firmę jakąś, która być może splajtowała albo splajtuje i wraz z nią, nie tylko, że wraz z nią zanikną receptury tych akurat plastycznych cech tej plasteliny i chromatycznych, ale być może w ogóle ten materiał nie był nigdy produkowany z permanencją w intencji, tak? To jest materiał zabawowy tak naprawdę. I czy zabezpieczacie się na coś takiego jak taki dłuższy niż średni termin? Czy dokonujecie na przykład zakupów takich perspektywicznych, na przykład kilka takich kineskopów albo więcej tej plasteliny, bo to pęknie ponownie. Dziękuję. Może zacznę od tego drugiego pytania. Przełączyłam się na slajd dotyczący pracy, o której w sumie nie mówiłam, ale wielokrotnie mówiłam na tych wykładach w Warszawie. To jest fragment pracy Marka Kijewskiego, Fred Flintstone z Knossos. I tutaj artysta użył malinek, żelek firmy Haribo. Nie chciałam mówić o tej pracy, więc nie zawarłam jej całe, opiszę ją, jak ona wygląda, może część z Państwa kojarzy. Jest to betonowy postument, który jest pomalowany na szary kolor i na tym jest głowa Freda, która ma jeszcze rogi. I jest udekorowana tymi malinkami. I artysta przewidywał, że właściwie oddzielnie będzie przechowywana ta głowa i ten postument, on jest bardzo ciężki. I za każdym razem odcinanie tej głowy powoduje uszkodzenie tych malinek. Więc ta praca była konserwowana w przeszłości, ale ja podjęłam próbę nabycia zapasów tych malinek i się okazało, że jest jakiś okropny problem z tym. I to były jakieś historie, które słyszałam jeszcze na studiach o jakichś pracownikach instytucji, którzy szukają cukierków gdzieś w jakiejś konkretnej produkcji. I nagle ja stałam się bohaterką tej przygody, gdzie się okazało, że Haribo jakoś wycofało te konkretne malinki. I szukałam, sprawdzałam inne, kupowane na wagę, które mają inny kształt i inną twardość. W końcu znalazłam gdzieś, jak wariatka po prostu w sklepie, kilka paczek. Wykupiłam sześć, nie wiem, wszystkie dostępne, które wisiały, że pamiętam, to był sklep spożywczy przy Placu Teatralnym. I później gdziekolwiek, kiedykolwiek podróżowałam, to sprawdzałam na lotniskach na przykład, bo tam w Niemczech powiedzmy są te stoiska Haribo i kiedyś znalazłam w Monachium i naprawdę czuję się trochę jak szalona osoba z tymi malinkami, obsesją taką, ale tak, jak najbardziej warto jest, póki mamy dostęp do pewnych materiałów, to oczywiście w jakiś ograniczony sposób i racjonalny, nie będę kupować tira takich materiałów, ale dobrze jest zachować
pewne ilości, zwłaszcza, że mogą nie być dostępne. W przypadku plasteliny podejrzewam, że byłoby możliwe po prostu zbadanie składu i spróbowanie odtworzenia czegoś, co miałoby podobną konsystencję i kolor. Na pewno i tak będzie trochę inny takiej nieużytej plasteliny, więc to nigdy nie jest tak, jak czasem artyści myślą, że zachowają jakąś farbę w słoiczku i później tą samą farbą mogą sobie wyretuszować daną pracę, bo w międzyczasie ten materiał już się postarzał, więc zawsze rolą konserwatora, dlatego konserwator musi wykonywać takie uzupełnienia, kiedy mamy naśladowcze wykonać, ponieważ no my mamy tą wiedzę, jak coś zrobić i w taki odwracalny sposób, żeby nie uszkodzić danego dzieła sztuki. Jeżeli chodzi o zbieranie kineskopów, tak, jak najbardziej. Myślałam o tym, nawet znowu jak osoba szalona, ostatnio inna koleżanka w pracy robiła porządki w pewnym pomieszczeniu i wyczaiłam na korytarzu, że jest taki telewizor, jak użyliśmy do naprawy kaczki i ją pytałam, czy może przekazać mi, ale akurat niestety ktoś inny wziął ten telewizor, więc byłam bardzo zawiedziona. Jeżeli chodzi o Kąpielowicza, pytaliśmy Liberę, jakie widzi możliwości wymiany sprzętów w Kąpielowiczu i wiem, że tak, na pewno nie bierze pod uwagę tego, by zamienić powierzchnię na przykład jakimś tabletem. Tak jak też czasem się robi coś takiego, kiedy ważniejszy jest obraz niż materiał, to można wstawić jakąś inną elektronikę nawet w obudowę telewizora. Ale w tym przypadku dla niego jest ważne, żeby to był kineskop. Więc wiem, że mój kolega z pracy, ten technik audio-wideo, ma w swoim magazynku ogromną ilość telewizorów o tej samej średnicy, które nie są co prawda czarno-białe, są kolorowe. I artysta powiedział, że tak, możemy użyć kolorowy ekran. Samo nagranie, plik wideo, który jest wyświetlany tutaj, jest kolorowy, więc artysta się zgodził, by po prostu samo wideo zmienić na czarno-białe, żeby na kolorowym kineskopie wyświetlało się to w podobny sposób. Więc tak, myślimy o tym, ale nie jest to jakieś bardzo systemowe, ponieważ po prostu pracy jest tak dużo, a ja jestem jedna. Umowy, które mamy dawne z artystami, tu przechodząc do tego pierwszego pytania, stare umowy tego ewidentnie na pewno nie uwzględniają. Jeżeli mamy umowę z lat 90., to dobrze, jeżeli taka umowa w ogóle istnieje, ale one tak specyficznych detali nie biorą pod uwagę. I w zasadzie w ogóle w umowach naszych nabycia i akwizycji nie ma załączników dotyczących konserwacji. To są dokumenty, które my nabywamy i ja opracowywuję takie obiekty na podstawie wywiadów z artystką, ale to jest mój profesjonalizm, etyka pracy. To nie jest wymienione w umowie. W umowie pewnie, no tak, nie mam przykładu umowy, też nie zajmuję się umowami, ale myślę, że tam jest jakiś zapis o tym, że musimy dbać o dzieło sztuki, żeby było w jak najlepszym stanie, więc to jest bardzo ogólny zapis, ale on w pewien sposób zawiera to, by postępować zgodnie z zasadami. Jakie te zasady są, to już jest jakieś moje zadanie, żeby to opracować. Jeżeli chodzi o wymianę elementów, to zawsze będzie problem w sztuce współczesnej, bo będziemy je wymieniać, ale nie jest to element, który nie istnieje w sztuce dawnej, bo jeżeli rekonstruujemy na przykład rękę rzeźby, to też jest jakiś nowy element i nowe dzieło. I nawet w pewien sposób myślę, że wyrzeźbienie brakujących elementów rzeźby jest bardziej kontrowersyjne niż wymiana kineskopu, ponieważ to jest tylko element techniczny, a wyrzeźbienie ręki jest bardziej kreacyjne. Ja bym to porównała do
kopii neonu, powiedzmy. Tutaj to jest jakiś element taki warsztatowy, rzeźbiarski. Myślę, że no nie da się uniknąć po prostu tego, że pewne rzeczy trzeba wymienić, bo inaczej taka praca no, umrze dla życia zewnętrznego, takiego wystawowego, więc oczywiście można by powiedzieć, że dla dzieła sztuki najbezpieczniej jest, żeby ono zawsze było w magazynie i wtedy nic mu się nie stanie, nie ma zagrożenia, że ktoś uszkodzi na wystawie, że kineskop się przepali, że materiał będzie narażony na światło i na zanieczyszczenia. No ale taka praca, czy ona istnieje wtedy, jeżeli nie mamy z nią kontaktu? To jest jakiś kompromis. Czy decydujemy się na to, by ona spełniała intencje artysty, nawet jeżeli wymienimy materiały? Myślę, że to jest temat indywidualny, ale nie wszystko bym traktowała jako taką kreację stuprocentową. No, pewne elementy są drugorzędne, są tylko narzędziem, które przekazuje ideę artysty. Czy na wszystkie pytania odpowiedziałam, mam nadzieję? Ja chciałam zapytać, czy zdarzają się takie prace, w których jakaś zmiana czy starzenie się tego obiektu jest wpisane w intencje artysty? Czy to na poziomie materiału, czy na przykład na poziomie tego, że nie wiem, jest jakaś interakcja, która sprawia, że ta praca się zmienia i za każdym razem być może będzie trochę inaczej wyglądała, albo nawet, że nie wiem, zużywa się trochę i to ma tak zostać, albo że będzie, nie wiem, naprawiona w jakiś inny sposób, czy coś dodanego, co sprawi, że to będą trochę takie jakby kolejne jej odsłony. Teraz, żeby jakiś taki przykład podać, to mam trudność z naszej kolekcji konkretnie, aczkolwiek no, ogólnie mówiąc to tak, proces destrukcji czy rozpadu to może być element, który jest inherentnie związany z pracą, który stoi w bezpośrednim konflikcie z budowaniem kolekcji, ponieważ znowu instytucja ma na celu zabezpieczyć coś. Ale na przykład prace, które są wykonane z materiałów, no to nie mamy takich, ale z jakichś taśm, które degradują, no tutaj się nie da tego procesu zastopować. W sumie przychodzi mi do głowy tylko taki przykład, jak rozmawiałam z Jerzym Kaliną na temat pracy, którą nabyliśmy, to jest taka stalowa tarcza, która służyła do cięcia kamienia i on mówił, że rdza, która jest na powierzchni, jest jak najbardziej elementem tej instalacji i że wręcz kiedyś jakaś inna jego praca została wypożyczona przez jakąś instytucję i tam konserwator w dobrej wierze zabezpieczył powierzchnię i zmienił jej charakter kompletnie. I przecież to jest jakieś postępowanie takie w sumie trochę bezmyślne, żeby faktycznie nie zastanowić się, czy artysta chce, bo to każda zmiana powierzchni, która jest na przykład matowa na błyszczącą, to jest już totalne, może być potraktowane jako zniszczenie pracy. Więc no wiem, że ta tarcza ma po prostu być sobie taka, ona sama w sobie nie ulegnie zniszczeniu, bo to jest 500-kilowa blacha. Czy jakieś inne przykłady? Właśnie nie mamy takich konkretnych, znaczy przynajmniej nie przychodzi mi do głowy nic takiego, co miałoby tak niszczyć w tym momencie, z naszej kolekcji konkretnie. Bardziej na wystawach takie macie. No, imbir. Nie, no imbir akurat nie miał gnić, ale miał być wymieniony. Niekoniecznie takie prace chcą być, instytucje chcą nabywać. Więc myślę, że większy problem to jest w takich pracach, które już od dawien dawna są w kolekcji i degradują i nie da się tego procesu degradacji zatrzymać. Znaczy, można zamrozić pracę, ale to i tak to jest jakieś odsunięcie śmierci po prostu na później. No i zamrożona praca znowu nie istnieje na zewnątrz, nie ma jej.
Nie mamy takiego przykładu jak jakiś bałwan Dawickiego. Znaczy on akurat trwa. Nośniki niszczą naturalnie, to jest nieuniknione, ale one raczej są... Nie mam takiego przykładu, żeby nośnik miał degradować. Mieliśmy kiedyś na wystawie spleśniałe prace, lelonek. To jest jakiś proces destrukcji i zarazem bomba mikrobiologiczna na galerii, czyli coś, czego absolutnie nie chcę nigdzie, bo to jest i zagrożenie nie tylko dla dzieł sztuki, ale i dla ludzi. Chyba nie znajdę innego przykładu. Ja chciałam dopytać o przykład dzieła, które jest w kolekcji. Jego status jest moim zdaniem dosyć interesujący, mianowicie o tęczę Julity Wójcik. Mnie na przykład fascynuje te, jak ona funkcjonuje teraz, no bo wiadomo, że nie jest jakby w formie łuku gdzieś zdeponowana. Ja ją widziałam dawno temu na jednej z wystaw, tylko to były kwiaty same pokazane w jakimś takim kopczyku czy coś w tym stylu. To była taka wariacja na temat tej pracy, ale fascynuje, ta praca jest też o tyle fascynująca, że jest też dużo postulatów wypływających z różnych środowisk, żeby tęcza wróciła, niekoniecznie Julity Wójcik, ale żeby była jakaś tęcza na Placu Zbawiciela. I mnie na przykład ciekawi taka kwestia, nie wiem, czy ty rozmawiałaś kiedyś o tym z artystką, czy jesteś, jakby wiesz, jak ona sobie wyobraża ideę, status tego dzieła. Czy to jakby dla niej jest istotne, żeby to był ten stelaż, określone kwiaty. No wiadomo, że ten stelaż też jest brzydki, kanciasty i był z tego powodu też krytykowany. Czy na przykład to mógł być ładniejszy stelaż w przyszłości, jakby kiedyś ona była ponownie gdzieś pokazana. Czy artystka się obrazi, jeśli ktoś pokaże tęczę na Placu Zbawiciela, nie wiem, ma była z baloników, jakieś tam chyba wodotryski też były. Tak. Czy dla niej to jest naruszenie jej dzieła, czy raczej ona jest przywiązana do tego jakiegoś obiektu? Dobrze, to poruszyłaś taki temat, który jest dużo bardziej skomplikowany niż się spodziewasz i on nawet... Nie jest, jakby zacznijmy od tego, że najbardziej skomplikowanym elementem tego tematu jest to, że my w kolekcji mamy, pewnie nie uda mi się zacytować dokładnie tego sformułowania, ale mamy koncepcję realizacji tęczy na Placu Zbawiciela. Jest to ciężkie do stwierdzenia, co to znaczy i czy to znaczy, że mamy możliwość realizacji tej tęczy tylko i wyłącznie na Placu Zbawiciela. Faktycznie temat tęczy wraca właściwie co roku i dość regularnie są jakieś zapytania o to i chyba nawet w tym momencie mieliśmy zapytanie o to, czy możemy wypożyczyć tęczę i my jej fizycznie nie mamy. Mamy projekt taki techniczny posadowienia na Placu Zbawiciela. To wspomnienie, o którym mówisz, to też jest troszeczkę inaczej było. To było na wystawie Późna Polskość. Była taka sala tęczy, w której był okrągły stół, przy którym był prowadzony program dyskursywny. I konstrukcja tego stołu to była konstrukcja tęczy. Tylko że ona nie była nasza i po wystawie została zwrócona. I my jej nie mamy. Faktycznie w środku tego zagłębienia, tego okrągłego stołu była taka sterta kwiatów. To, co jeszcze było w tej sali, to na ścianach były takie płyty przymocowane, sklejkowe, gdzie miało powstawać publiczne archiwum tęczy, była linia czasu i każdy mógł przynosić swoje zdjęcia z tęczą i je tam przymocowywać. I później to archiwum u nas było przez jakiś czas zdeponowane jako depozyt, ale w momencie artystka go odebrała. Więc ponieważ tak skomplikowana jest ta forma prawna, to no nie jest do końca jasne czasami, na jakiej zasadzie my możemy tym dysponować. Oczywiście wyprodukowanie tej tęczy w innej lokalizacji, czy w ogóle wyprodukowanie, no to są duże koszty. Ja osobiście z artystką nie rozmawiałam na ten temat, więc...
Wiem, że ona brała udział w rozmowach w poprzednich latach i tam jak były te inne realizacje, to jakoś to było sprawdzane prawnie, ale ja nie brałam w tym udziału, więc w zasadzie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie do końca, jak co artystka akceptuje tutaj w zmianie formy. No jest to bardzo trudny prawnie temat. No a tutaj materialności tak nie mamy w budynku, bo dużo osób jak pobieżnie myśli, że my posiadamy tęczę. No nie mamy tej konstrukcji, nie mamy przykładów kwiatów, na podstawie których moglibyśmy je odtworzyć. Wydaje mi się, że te projekty techniczne, które mamy, kwiatów też nie uwzględniają. To musiałoby być jakoś opracowane na nowo i nie wyobrażam sobie, by to miało być robione bez artystki oczywiście, bo to musiałoby być z udziałem z nią, więc tylko tyle mogę powiedzieć, myślę. Czyli jakby ktoś chciał wypożyczyć tęczę, to w sumie nie wiadomo, co zrobić. Musiałby ją wyprodukować na własny koszt. Ja nawet nie biorę udziału w tym momencie, w tych rozmowach, bo było teraz zapytanie o tęczę, ale no jeżeli ktoś by chciał fizycznie ją mieć, to musiałby ją wyprodukować. Czyli nie ma żadnych reliktów w zamku? Nie. Przypalonych stelaży? Nie. Okay. Ten stelaż, który był, został oddany z powrotem i nie wiem, gdzie się znajduje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja się chciałem zapytać o taką rzecz, bo pokazywałaś wiele różnych maili wymienianych z artystami, wspomniałaś też wywiady. I chciałem się zapytać, czy w kontekście no, tak dużej kolekcji, jaką zamek i tak posiada, i tak złożonej, czy prowadzicie działania takie bardziej nie interwencyjne, tylko prewencyjne w kwestii przeprowadzania takich wywiadów konserwatorskich na wszelki wypadek, na przyszłość? I jeśli tak, to co myślisz o holenderskich modelach i tej całej bardzo rozbudowanej, dosyć czasochłonnej, pracochłonnej formule zbierania tego typu informacji? Te modele wywiadów, jak kiedyś zredukowałam bardzo do jakiejś ilości dwóch stron pytań i faktycznie próbowałam w pewnym momencie przeprowadzić taki wywiad z Mirosławem Filonikiem odnośnie pracy Fish, tylko że po prostu nie ma możliwości czasowych, żeby na większą skalę przeprowadzać takie wywiady, bo profesjonalny duży wywiad to jest nie wiem, pół godziny, godzina rozmowy nagrana, później jeszcze trzeba zrobić transkrypcję, więc w takich możliwościach, jakie my mamy, gdzie ja jestem sama i tych obiektów jest bardzo dużo, to się dzieje raczej interwencyjnie. Oczywiście w idealnym świecie chciałabym, żeby każda praca miała zebrany materiał dokumentacyjny i powoli staram się to uzupełniać, ale to jest bardzo czasochłonne, więc na miarę możliwości zaczynam. Większość naszych prac, które mamy w kolekcji, była wystawiana na wystawach i od wystawy zaczynało się życie w zamku, więc często zaczynam od tego materiału archiwalnego, z którego zresztą tutaj w prezentacji też korzystałam. Jeżeli jest taka możliwość, tak, nawiązuję kontakt z artystami, ale też nie ukrywajmy, że ten kontakt wcale nie jest taki prosty. I często mi się zdarza, że te przykłady, które pokazałam akurat tutaj na prezentacji, to są te szczęśliwe momenty, kiedy artyści mi faktycznie odpowiedzieli, ale często jest tak, że ja zadam trzy pytania, a dostaję jednozdaniową odpowiedź, jeżeli dobrze pójdzie, albo nie dostaję żadnej. I nie jest łatwo wydobyć te informacje, a jak nie ma artysty, no to może być jeszcze trudniejsze. Jestem za, ale to trzeba mierzyć siły na zamiary i po prostu są ograniczone możliwości. Musiałby być kilka takich osób zatrudnionych na podobnym stanowisku, żeby po prostu po kolei opracowywać, a zaległości są zbyt duże. Zresztą to nie jest tylko w naszej instytucji, w każdej instytucji wystawy i wypożyczenia definiują życie dzieł sztuki zazwyczaj. Na to jest stawiany nacisk, więc
Zawsze się sięga przy okazji do takich danych prac i je się konserwuje. Nie ma możliwości, by opiekować się jednocześnie dziesiątkami tysięcy obiektów. Nie ma ani logistycznej, ani ludzkiej możliwości, ani finansowej. Po prostu nie da się wszystkiego naraz opracować. Więc to, co się uda, to jesteśmy do przodu. Firmę transportową, która przewoziła kopułę, jest taka najlepsza. Kopułę? Na początku to. O nazwę firm transportowych, ale nie wiem, czy tutaj mogę reklamę po prostu robić firmy, która. Znaczy, ja podejrzewam, jaka to jest firma, ale chciałam się upewnić. To znaczy tak, jeżeli chodzi o kopułę, ona została rozmontowana. Nie, myśmy rozmontowali na poszczególne belki. Ale pani powiedziała, że super zapakowali ją panowie, że są najlepsi na świecie. Korzystamy z kilku usług, kilku firm na rynku. To może tak to ugryzę. Nazwy są sobie dość podobne, kilku tych firm. Jest Art Transporter, jest Art Transit, jest Renaissance Trans. One świadczą bardzo dobre usługi. To są firmy, które są wykwalifikowane i specjalizują się w przewozie dzieł sztuki. Więc obsługują wszystko, co jest z tym związane. I oczywiście temat transportu dzieł sztuki to jest oddzielna sprawa, bo to jest i wykształcenie samych osób i dostęp do materiałów, bo często to te firmy pakują. To jest też kwestia tego, jakie mają magazyny dystrybucyjne, bo przecież transport to nie jest tylko i wyłącznie. Fajnie, jeżeli to jest Unia Europejska, nie mamy cła i jedzie się ciężarówka z punktu A do punktu B i po prostu zabiera coś, powiedzmy, z instytucji i przywozi do nas. Ale to mogą być też transfery samolotowe i cała obsługa, więc tutaj trzeba korzystać po prostu, jeżeli zależy nam na wysokiej jakości usług, to nie brać firmy przeprowadzkowej wujka, kolegi, tylko specjalistów. Choć to oczywiście się wiąże z ceną też wyższą odpowiednio. No to chyba, że jeszcze ktoś ma coś w zanadrzu, jakieś pytanie. Jeśli nie, to dziękuję bardzo za wspaniały wykład. Tematy są niezmierzone, więc można by tak jeszcze pewnie długo, ale możliwości percepcyjne są ograniczone, więc zapraszam publiczność na przerwę i za pół godziny mamy wykład Katarzyny Roy, która już tutaj wiecie, się zbiera energię, więc zostańcie z nami. Dzięki wielkie za. Dziękuję bardzo.